Nazywam się Marta Lech-Maciejewska. A ja jestem Kinga Zawodnik. Cześć! A to jest program Gadget Show, w którym co tydzień specjalnie dla Was będziemy wspólnie testowały gadżety przydatne, niesamowite, czasami zabawne, ale zawsze praktyczne. A ja z wielką przyjemnością, kochana, przetestuję to, co dla mnie przygotowała. Może uwierz mi, że mam dla Ciebie kilka wspaniałych perełek. No to im bardziej szalone, tym lepiej dla mnie. Chętnie przetestuję. Raz i dwa. Kręcę. I jeszcze jedna rzecz. W testowaniu niektórych gadżetów pomoże mi mój mąż Janek, który jest niezłym gadżeciarzem. A, no właśnie. Dobra, już. Myślę, że jest gotowe. To co? Zaczynamy? Zaczynamy. A co? Ja. Niech się dzieje. Ulalala, lecia cia cia. Lecia cia cia. Ulala, ulala, cia cia cia. Kochani, a teraz gadżet, który niezwykle usprawni Wasze życie w kuchni. Dystrybutor do gorącej wody. Porównam Wam to do klasycznego czajnika. Oprócz tego, że tutaj mamy dużo niższą pojemność, bo ten czajnik ma 1,7 litra, tutaj mamy aż 5 litrów wody. Po drugie, tu czekamy na ciepłą wodę, jeszcze w konkretnej temperaturze, to już w ogóle zapomnijcie. Tutaj, kiedy tylko chcemy, mamy wodę w takiej temperaturze, na jakiej nam zależy. Zużycie prądu, to jest bardzo istotne. Taki czajnik ma moc 2000 W, podczas gdy ten dystrybutor do gorącej wody ma ich tylko 1200. No ale teraz przejdźmy już do konkretów. Jakie tutaj mamy opcje? Po pierwsze, kiedy nalejemy wodę, to ona nam się za pierwszym razem zawsze zagotuje do wrzątku. Dlaczego? Ano dlatego, żeby pozbyć się wszystkich bakterii, zarazków, które w 100 stopniach nam znikną z tej wody. Druga opcja to jest możliwość wybrania temperatury. I tutaj zwróćcie uwagę, że przyciskając wybieram sobie konkretną temperaturę. Zacznijmy od 45 stopni i w tym momencie moja woda zacznie się podgrzewać do tej temperatury, którą sobie wybrałam. Mamy też zabezpieczenie takie rodzicielskie, żeby ta maszyna była tak już zupełnie bezpieczna w kontekście dzieci. Wciskamy sobie ten przycisk i dzieci tego nie będą w stanie uruchomić. Już to gotowanie się nam wyłączyło i już mamy 43 stopnie. Za 2 stopnie moja woda będzie idealna. Taka woda byłaby idealna do przygotowania na przykład dziecięcej kaszki. No dobra, to mamy 45 stopni. A teraz podgrzeję sobie wodę jeszcze wyżej, do 95 stopni. Ja sobie przygotuję teraz owsiankę. Nalewam wody. Bardzo fajny ten dystrybutor, bo szybko podgrzewa nam wodę. Mamy wodę w takiej temperaturze, jakiej w danym momencie potrzebujemy. No i świetną też opcją jest to, że ja mogę szybciej schłodzić tę wodę. Wystarczy, że przez 5 sekund wcisnę ostatni przycisk, włączy mi się wiatraczek i ta woda mi się chłodzi. Ona mi się dużo szybciej schłodzi, niż jakby taki czajnik stał w temperaturze pokojowej w kuchni. Ja sobie szybko zjem tą pyszną owsianeczkę, a wy zobaczcie, jak Kinga poradziła sobie z gadżetami, które do niej wysłałam. O, duże pudło, ale bardzo lekkie. O, dobra, uwaga. Och, och, och. Och, och, och. Widzę jakiś fajny masażer. A nie, dobra, spoko. A teraz to szybko Martuście tam rozgryzł. Łam. I to się zakręca pewnie warkoczyki. Czekajcie. Tu wkładam pasmo włosa. Poczekajcie, co tu jest? Jedynka. Kręcę. Jak mi się zakręcą z tych pas, instrukcja pokazuje dwójkę, tak? I fryzura ma być gotowa. Dobra. To zaczynam sprawdzanie. Wybiorę sobie te pasma. O. Dobra. Dobrze chwyciłam? Chwyciłam chyba, tak? Tu mam jedynkę, więc biorę na jedynkę. Ło! Wow. Czekajcie, tam było teraz dwójka. Ło! Wow, zobaczcie, jaki rolon! Poczekajcie, i teraz tak. Oto to. No. Nie, no słuchajcie, efekt naprawdę fajny. A, jest coś innego na głowie. No.
Każdy z nas ma jakieś tajemnice i sekrety. I tutaj z pomocą przychodzi nam świetny gadżet. To inteligentny zamek, który nawet z takiej klasycznej szafki jest w stanie zrobić nam safe. Na telefon, z którego korzystamy na co dzień, instalujemy aplikację. W aplikacji mam przycisk, którego nie da się pominąć. Wystarczy, że go nacisnę i w tym momencie zamek otwiera się i za chwilę, uwaga, z powrotem się zamknie. Całość działa na dwie baterie AAA, które są tutaj w środku. Zabieramy się za montaż. Tak naprawdę powiem wam, że to szafka mojego męża i pragnę tam ukryć cały jego bałagan z sypialni, który zostawia na szafce. Przyklejam sobie tutaj, o proszę bardzo, przymocowane. Druga część. Jeżeli chodzi o ciężką fizyczną pracę przy tym gadżecie, to było na tyle, więc jak widzicie, nikt tutaj się zbytnio nie zmęczy. Teraz szuflada wraca na swoje miejsce. Zamykam szafkę. I naprawdę jest zamknięta. Teraz zawołam męża. Janciusz, chodź tutaj. Chodź, mam dla ciebie prezent. Powiedz, co to jest? To jest moja ulubiona szafka z sypialni. No to spróbuję teraz otworzyć, proszę. Co, ja tutaj zamontowałam inteligentny zamek. Taki, tak, który otwiera się za pomocą aplikacji. Zobacz, łączy się przez Bluetooth. Usłyszysz dźwięk. Nie może być. No zobacz, widzisz? To ja zabieram wszystko. Ja mam milion pomysłów, co bym schowała do takiej szafeczki. A teraz twoja kolej. No co byś schował? Ja bym schował te wszystkie prezenty, które bym ci kupił. A to byłyby drobiazgi, więc akurat w takiej mojej szufladzie by się zmieścił. Czyli to, czy to by były drogie drobiazgi? Małe, ale drogie. To ja później tylko będę robiła ciach. Proszę, teraz otworzysz, uwaga. Mhm. I będę robiła... O super. Boże, to dla mnie! Nie, nie! No, to będzie dobrze. Wspaniałe. Dobrze, możesz zamknąć? Mogę. Zamknę. No i mega, bo dokumenty będą leżały dalej tu. Na potrzeby pokazania wam kolejnego gadżetu na chwilę zamienimy się w dzieci. Ale w dzieci ze współczesnych czasów, bo za naszych czasów w życiu nie było takich zabawek. To prawda. Dzisiaj pokażemy wam gadżet. Jest to, uwaga, uwaga, długopis 3D. Rewelacyjna sprawa, bo można nim rysować nie tylko na płasko, ale można też do góry, w boki i tworzyć różne przestrzenne figury. Możemy naprawiać nim przedmioty, które mamy w domu. Do wyboru mamy różne kolorowe tworzywa. Ten wkład, za pomocą którego będziemy robili figury przestrzenne, nazywa się filament. Ten filament to jest akurat filament PLA. Jest to substancja organiczna, która w sprzyjających warunkach przy kompostowaniu jest biodegradowalna w ciągu 90 dni, więc jest to absolutnie ekologiczne tworzywo. No dobra, ty już pewnie testowałeś, bo ja cię znam. Oczywiście. Możesz pokazać, jak to działa, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Tu, od góry, wsadzamy ten filament, zaraz dojdzie do samej końcówki, tutaj jest rozgrzewany, no i możemy... O, wychodzi nam, zobaczcie. A, rzeczywiście. Co, ja tutaj takiego jelonka przygotowałam. Mógłbyś go dla mnie narysować. Wiesz, co mnie martwi? No. Że jesteśmy małżeństwem, a ty mi akurat dałaś jelonka do zrobienia. Źle to wróży. Nie, to w ogóle, kochanie, przypadek. Przypadek? Przypadek. Nie sądzę. Nie, po prostu taki był w internecie. Czy ja mogę spróbować, bo ty robisz, mi się to podoba i ja tego nie mogę robić. No, mogę? Mogę? Proszę bardzo. Chwilkę mi to zajęło, słuchajcie, ale jelonek jest gotowy. Teraz muszę tylko delikatnie to odkleić od kartki. Pomożesz mi? Nie chciałabym tego połamać. I uwaga, jelonek gotowy. Jak mu się dokładnie przyjrzycie, to zobaczycie takie delikatne, drobne włoski w niektórych miejscach. To zwyczajnie można poucinać, bo to jest właśnie ten plastik, który delikatnie... Nie plastik, przepraszam, Janciuś, ty mnie popraw, jak to się nazywa. To? Filament PLA. Okej, okay, ale jest jeszcze jeden fajny patent. Jak nie macie możliwości wydrukowania czegoś na kartce, to zwyczajnie i bezpiecznie, co ważne, możecie narysować coś na ekranie telefonu. Co jest ważne, musi tylko być ten ekran szklany. Ale ładnie ci to idzie. Chyba często rysujesz serduszka, co, Janciuś? Tak, aczkolwiek to jest pierwsze, które rysuję dla ciebie. Cieszę się, bo będę miał już z głowy prezent na twoje urodziny. Ale pięknie ci to wyszło, panienki. Tak romantycznie. Dowieszę sobie. Delikatnie. No wiadomo. Ładnie? Kochani, ładnie? Pasuje do tego różu ten czerwony? Chyba nie za bardzo, ale mój mąż nigdy nie był dobry w kolory.
Obiecałam, że długopisem 3D i gwarantowałam wam to, można robić też rzeczy praktyczne. No i teraz pokażemy wam, jak zrobić okulary. Mamy tutaj szablon okularów, zrobimy wszystkie poszczególne elementy, a później postaramy się je ze sobą połączyć. Ale to jest fajne, powiem ci. Naprawdę. Widzę, że chyba tobie bardziej się podoba niż... No pewnie. Mi. Dlatego bardzo cię proszę. Ja sobie tutaj porysuję. Kończ. No. A ja? Się kolejna para. Pozwól, że będę cię nadzorował. Oż ty! Tak, ale zobacz, jak mi naprawdę te okulary ładnie wyszły. No są naprawdę piękne i powiem ci szczerze, że oprócz tego, że no nie składają się, no ale siłą rzeczy nie mogą. Ja dopracuję. To na tyle, na ile staram się wyginać, to są dosyć trwałe, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że ludzie tym długopisem 3D na świecie naprawiają różne rzeczy, które im się zepsują. Załóż jeszcze raz, bo bardzo dobrze w nich wyglądasz, słuchaj. Z pewnością jest to jeden z bardziej oryginalnych gadżetów, jakie w programie pokazywaliśmy. Kapitalnie uczy zmysłu przestrzennego, budowania różnego rodzaju figur przestrzennych. No, za naszych czasów takich rzeczy nie było. No właśnie, jakby na geometrii pani od matematyki pokazywałaby figury przestrzenne czymś takim, to myślę, że nie musiałabym tej jedynki poprawiać. Kapitalny gadżet. Rewelacja. Pudło. Otwieramy, patrzymy. Och. Zobaczcie, wygląda w ten sposób. Prawdopodobnie będzie służyło do rozłupywania kokosa, że najpierw wbijamy. Tak? Och, nie kokos, przepraszam. I tu mamy właśnie taką kolejną końcówkę, która służy właśnie tutaj do wycinania, tak jak tu na obrazku. O, zobaczcie. Nie wiem, czy ja coś źle robię. Czy to powinno być z tej strony? Och, dobra. Jest, rozłupał się. Dobra. O. No, trochę fusów leciało, ale to nie szkodzi. Wasze zdrówko. Także w środku jest jeszcze miąższ. Poczekajcie, dajcie mi jeszcze sekundkę. Nie, to nie idzie tak. Jest! To co, drodzy Państwo? Kokosa? Widzę, widzę bardzo dużo wyciskarek do cytryn. A, widzisz. Kochanie, dzisiaj będziemy testować różne wyciskarki do cytryn. Bardzo fajne urządzenia, przynajmniej jeżeli chodzi o teorię. Ponieważ wyciskarka numer 1, co ona ci przypomina, Jadziuś? Trudne pytanie. Cytrynę! Zobacz. No jestem dumna z tej odpowiedzi. Po tobie, jak się akurat takiej odpowiedzi nie spodziewałam, podaj. Moi drodzy, wyciskarka do cytryn, po pierwsze, obłożona taką gumą, która jest taka karbowana, rzeczywiście łatwo się to trzyma dłoń, nawet jakby ta dłoń była mokra. Idź, zmoż rękę. Idź, zmoż rękę, wróć z mokrymi dłońmi. Sprawdzimy, słuchajcie, od razu sprawdzamy. Skoro tak mówią, że to się nie wyślizguje z dłoń, to sprawdzimy. I spróbuj tak. Jak? Tak? O, lepsza stabilność, jakby to było po prostu plastikowe. No tak. Wytrzyj w ubranko. Od tyłu. Powiem ci, tak. Poczułem się jak z tobą pod prysznicem. Janciuś. I słuchajcie, teraz tak. Kolejna bardzo fajna funkcjonalność tego urządzenia to, zwróćcie uwagę, że tutaj mamy takie malutkie rowki. One są po to, żeby jak przechylimy sobie to urządzenie, tak sok będzie nam się wylewał, to tutaj też mamy taki rancik. I na tym rancie teoretycznie powinny zatrzymać nam się pestki, a sok nam pięknie wypłynie. Ty masz więcej krzepy w dłoni, jak będziesz wyciskał ze sobą ładną cytrynę. No dobrze. Sprawdźmy, czy... Zobaczmy, jak się przelewa. Sama jestem ciekawa, słuchaj. No rzeczywiście, słuchaj. Jeżeli nie przechylę tego za bardzo, no to wszystko elegancko się zatrzymuje. Gadżet numer 2. Bardzo mięciutki, wykonany z takiego bardzo cienkiego silikonu i z koreczkiem od spodu. I teraz uwaga, to jest świetna sprawa, bo dzięki temu, że to jest takie miękkie, to dopasuje się do każdego rozmiaru cytryny. Spróbujemy? Powiem ci, że mimo tego, że jest wykonany z silikonu, no nie wzbudza już we mnie takich emocji. Nie ten kształt. Dasz radę? Teraz otwórzmy koreczek i sprawdźmy, ile tego soku nam się tutaj wyleje. Dobra. Lecimy.
No tutaj taka symboliczna, powiedziałabym, ilość tego soku cytrynowego. Zwróćcie uwagę, ile tutaj nam się wycisnęło z jednej beczki. Ale za to można kulturalnie odłożyć cytrynę do lodówki, nie no będzie się wysychała, jest... nie powinna tak zacząć szybko pleśnieć. Zatykam do lodóweczki i gotowe. No i mamy trzecią wyciskarkę, która wygląda w ten sposób, zupełnie inaczej. Mamy część wyciskającą, czyli wyciskarkę, mamy uchwyt i mamy siteczko. Przygotujcie, kochanie, cytrynkę. No dobrze. Nie no, leci, słuchaj. Już teraz widzę wadę taką małą, konstrukcyjną tego urządzenia. Obwód tej części wyciskającej, kochanie, bo zwróć uwagę, że jak mamy tutaj szerszą tą część wyciskającą, to ona sobie lepiej poradziła z tą skórką, no to jest chyba to. Możemy sobie porównać. Jak mamy taką wąską część wyciskającą, to bardzo dużo miąższu zostaje nam tutaj, takiego jeszcze niewyciśniętego. Ale jest jeszcze druga wada. Ale do limonki będzie świetna. Jest jeszcze druga wada, mianowicie no tutaj nie za bardzo chcą dłonie pod to tak trochę podchodzić. A, pod spodem. Troszkę to jest takie niewygodne, wygrzebujesz sobie tutaj przy okazji palcem te pestki i ten miąższ, który tutaj rzekomo miał się osadzić. Także to też nie jest do końca praktyczne. Który z tych gadżetów najbardziej przypadł ci do gustu? Ja mam mokre dłonie, nie tylko dlatego, że przed chwilą wyciskałem cytrynę, ale również na samą myśl o tej wyciskarce. To jest zdecydowanie mój typ. Najsłabsza była ta, w sensie nie odpowiedziała na nasze potrzeby, ale być może w innym przypadku, jak ktoś uwielbia limonki, to sprawdzi się idealnie. Jest ze mną Daria. Daria na co dzień jest kosmetologiem. Przede mną leżą trzy rzeczy, top trzy rzeczy, które Daria wybrała jako te, które możemy wykorzystywać w domu, które do niedawna były zarezerwowane dla salonów kosmetycznych, a teraz są ogólnie dostępne i nie kosztują zbyt wiele. Okej, od czego zaczniemy, powiedz mi? To jest peeling kawitacyjny, oczyszcza skórę i to jest świetna alternatywa do takiego manualnego oczyszczania. Jest niedrogi, kosztuje między 100 a 300 zł. Czyli co, teraz możemy to mieć w domu? Oczywiście, jak najbardziej. Wezmę wacik, żeby ciebie nie pomoczyć tutaj mocno. I teraz tak, ważne jest, żeby skóra była mocno zwilżona. Dlatego cię natryskam wodą. Dobra, i teraz tak, zwilżyłam po to, żeby powstały właśnie takie małe pęcherzyki wody na skórze. I one pod wpływem tych drgań pękają. Pękając, lekko złuszczają na skórę. I powiem ci więcej, u osób, które mają bardzo zanieczyszczony nos, takie widoczne czarne punkty, czyli wągry na nosie, jeżeli precyzyjnie tą łopatką podczyścimy nos, to te małe wągierki wyskakują na tą blaszkę nawet. Także jest to naprawdę mega fajne urządzenie, które warto mieć w domu. Jakbyś mogła przybliżyć naszym widzom, co to za sprzęt i w jakich sytuacjach się przydaje. To jest must have w gabinetach kosmetycznych. To są prądy Darsonwala. Ten sprzęt emituje prądy o takiej dużej częstotliwości. Jak go włączę, to zobaczysz, że tutaj będzie błyskawica, takie niebiesko-pomarańczowe refleksy. W środku wydzielają się takie szlachetne gazy, a na zewnątrz ozon. Ten ozon bakteriobójczy właściwie można stosować dla każdego. Kto potrzebuje zlikwidować coś, co mamy zapalnego na skórze, czyli wszystkie krostki, trądzik, opryszczka, łupież, ale również ma właściwości napinające, uelastyczniające skórę. Dlaczego? Dlatego, że on poprawia mikrokrążenie. Spróbujmy. No i teraz uwaga. Ja myślę, że ci można podkręcić. Można, można. Dobra, jedziemy. Uwaga, ale podkręcamy, kiedy jest styczność ze skórą. Zapytacie mnie o moje odczucia, no to takie lekkie mrowienie i zapach. Słuchajcie, ozon ma taki zapach jak powietrze po burzy i rzeczywiście tutaj ten zapach był wyczuwalny, tak. I ostatnie, trzecie urządzenie, które do mnie przyniosłaś i tutaj jestem bardzo ciekawa. Do czego to może służyć? To jest taki domowy mini lifting twarzy. Często jest wykorzystywane w gabinetach po to, żeby dobrze wprowadzić preparaty, a na koniec jest efekt chłodzenia, zamknięcia uść gruczołów łojowych, czyli tak zwanych porów i naprężenie tej skóry. Ekstra, słuchaj, dla mnie to brzmi rewelacyjnie. Wszystko, co ujędrnia, podciąga, napina, ja to kocham. No, powiedz mi, czy jakoś... No właśnie. No i teraz tak, jak go uruchamiamy?
pojawia się nam czerwone światło. To znaczy, i zresztą jest podpisane, że jest to hot, ciepłe. Mamy krem, to możemy trochę nałożyć. Rzeczywiście wtedy będzie lepszy poślizg na skórze, prawda? Ja sobie wezmę trochę tego kremu. Dobra. W momencie, kiedy ja włączę wibrację, to skóra dostaje takiego mikrodrgania i wtłaczane zostają wszystkie aktywne składniki, które mamy w tym produkcie. Mhm. Czyli jeszcze bardziej efektywne zastosowanie kosmetyków, które mamy w domu. Jak najbardziej, ekstra. Jak najbardziej. Teraz, kiedy już krem jest dobrze wmasowany, przechodzimy do zmiany temperatury na zimną. Do jak niskiej temperatury to się to schodzi? Do 6 stopni, także nie zamrozi. Okej. Czy to będzie też dobre w momencie, kiedy ja budzę się rano i mam puchnięte oczy na przykład, żeby to genialne schłodzić? Oczywiście, tylko wtedy robisz takie ruchy dookoła oczu w ten sposób, nie? Super. Takie sprzęty, które do niedawna były zarezerwowane tylko dla salonów kosmetycznych, możecie teraz mieć we własnym domu, we własnej łazience. Stosować je wtedy, kiedy potrzebujecie, wtedy, kiedy wasza skóra tego potrzebuje na wyciągnięcie ręki. Czy to nie jest piękne? Oto i to magiczne pudło. Och! Okej. Okay. Więc mam, no takie urządzenie mam. Białe urządzenie z jakimiś tutaj głowicami, takimi tyci-tyci. One nie są ostre, bo są z silikonu i zobaczcie, jak palcem przejadę, to po prostu wyginają się też we wszystkie strony. Ładowanie USB jest, widzę. Uwaga, włączam. Czyli, słuchajcie, temat jest prosty. Według mnie jest to urządzenie do masażu ciała. Poglądajcie, jak to masuje się. Czekajcie, o, zobaczcie, jak te głowice się ruszają, bo ja mam jeszcze pudełko. I... O, i chyba niekoniecznie to dobrze zgadłam, że to jest do masażu ciała. Czyli to jest masażer, ale do głowy. Uwaga. Ale to mnie łaskocze. Ja mam łaskotki wszędzie, na głowie też. Ale teraz idzie się już tak przyzwyczaić po kilku sekundach. Jest to bardzo przyjemny efekt. Szczerze, tak w skali od 0 do 10 spokojnie daje dychę. Gadżet jest tak, mały, nie jest ciężki, nie jest głośny, można go też wszędzie ze sobą zabrać. Ja tu producentowi zostawię to, a to sobie schowam. Po dzisiejszym gotowaniu zostało mi kilka takich elementów, które po prostu muszą organicznych, ale muszą wylądować w koszu. No bo co z nimi w sumie zrobić? Nie, stój! Stój! Co ty chcesz zrobić? A, tak cię chciałam podpuścić. Wiedziałam, że to obserwujesz. Wiedziałam. No nie, takich rzeczy już nie wyrzucamy, tylko hodujemy z nich kolejne warzywa. Mamy do tego specjalny gadżet. No właśnie, zobaczcie, my kilka dni temu wsadziliśmy taką klasyczną, zwykłą cebulkę do wody i mamy już powoli szczypiorek. Cały patent tego gadżetu polega na tym, że mamy sobie taki, można powiedzieć, bojkę. Można tak taką bojkę, to jest taki krążek styropianowy, który powoduje, że nasze warzywo, które jest tutaj zanurzone, nigdy nie będzie za bardzo zanurzone w wodzie, w związku z powyższym nie zgnie, tylko uda nam się wyhodować to, co powinno u góry się znajdować, czyli nać, szczypior i inne atrakcje. A teraz, moi drodzy, parę słów o tym, z czego składa się nasz gadżet, bo on występuje w dwóch rozmiarach. Ten większy właśnie wam pokazałam, a tu jest mniejszy. On składa się z trzech elementów. Przede wszystkim mamy plastikowy, przejrzysty pojemnik, ale on też nie jest zwykły, bo on jest wykonany z plastiku, który... Jest w 100% bezpieczny, nie zawiera żadnych substancji szkodliwych, ftalanów na przykład. Kolejnym elementem jest krążek styropianowy. Krążek styropianowy, który będzie nam utrzymywał część naszego warzywa na wodzie. I tutaj do tego krążka wsadzamy siteczko. No dobra, mężu mój kochany, to co sadzimy w takim razie? Ja bym proponował pietruszkę. Mamy sam szczyt naszej pietruszki, taki, który byśmy normalnie wyrzucili do śmieci. Otóż to. Tutaj mamy wodę i proszę bardzo, wsadzamy. Możemy tutaj też ukorzeniać rośliny. Na przykład zioła możemy w ten sposób ukorzenić. I słuchajcie, wystarczy, że taką gałązkę włożymy sobie tutaj do wody i ona powinna wypuścić korzonki i następnie będziemy mogli tę sadzonkę wsadzić z powrotem do ziemi i wyhodować sobie kolejną
taką roślinkę. Ale też warzywem, które da się ukorzenić, jest... Ta-dam! Sałata. W momencie, kiedy ją zetniemy ze wszystkich listków i przestaje już być potrzebna w kuchni, wystarczy ją włożyć do takiego pojemnika i po paru dniach pojawią nam się też korzonki. W tym momencie możemy ją wsadzić w ziemię i wracamy ponownie do tego cyklu życia. Do punktu wyjścia. Tak, do punktu wyjścia. Pięknie. Czekamy, aż nam wyrośnie sałata. Tak. Więc słuchaj, idź zaparz kawę, a ja będę powoli obserwować, jak ta nasza cebulka rośnie. To zaparzę jej bardzo dużo. No tak.